Która kamera cię bierze? Nie, to cię bierze. Wolisz, żeby cię brała od tyłu czy od przodu? Każda jest ok. Cześć, witam was drodzy widzowie w kolejnym odcinku LPG Majstra, w którym zaprezentuję wspólnie z Piotrem. Cześć, witam. Honda Legend z silnikiem 3,5 litra V6, V-tek wolnossący, ale V-tek Hondy i napęd za pomocą 5-stopniowej przekładni automatycznej rozsyłany jest na wszystkie cztery koła w bardzo inteligentny sposób, o którym Piotr opowie nam więcej. Taką mam nadzieję, bo ja już przekręcam kluczyk. Specjalistą nie jestem. Uruchamiam silnik, ale chwileczkę. Obejrzyjcie sobie całą tą Hondę z zewnątrz i wewnątrz. Bardzo ładne, przytulne wnętrze. Zapalmy światła. Trochę tak, samochody dbają, już wtedy dbały o nas. Jeszcze raz. Na niestety, auto nie wystarczy. Wiesz co, akurat tutaj, no niestety jakby auto z 6 roku, tak? Tak, 2006. Nie miało... Znaczy auto działa pod warunkiem, że jest ciemno, tak? Niestety nasze prawo się zmieniło, niestety albo stety. I po prostu musimy cały dzień jeździć na światłach. Natomiast no tutaj fajnie to działa, jeżeli się zmrok pojawia, słonko znika, wtedy automatycznie faktycznie to działa i fajnie działa. Natomiast no, normalnie trzeba przekręcić po prostu tam. Powinienem ci, Piotr, zadać pytanie, co cię tknęło, żeby kupić właśnie taką Hondę, ale zanim zadam ci to pytanie, to pozwól i ty, i drodzy widzowie, skąd Piotr się tutaj wziął. Otóż Piotr poprzez naszego kolegę pracującego w KME Michała, którego pozdrawiamy serdecznie, gdzieś się poznaliście. Tak. I dowiedziałeś się, że Michał pracuje w KME i postanowiłeś u nas w naszym firmowym warsztacie założyć instalację. Ja tylko szybciutko powiem, że jest to bardzo podobna instalacja jak w Fordzie Mustangu, który też prezentowaliśmy z kolegą Łukaszem. No bo 3,5 litrowy silnik V6, to aż się prosi, żeby założyć reduktor Gold GT. Jet OBD sterownik i wtryskiwacze Phoenix, czyli nasz taki podstawowy jakby zestaw, który świetnie współpracuje z tego typu silnikami. Tutaj jest katalogowo 300 koni, jak tu jest 295. Mocowo? 295 koni. Tak, dane techniczne. Zbiornik gazu, tylko powiem, w miejscu koła zapasowego, no niestety jak na tego typu silnik, no to dosyć mały, bo 44 litry brutto, czyli tam około 36 się gazu zapompuje. No tak. I teraz wracamy do podstawowego pytania, co skłoniło cię, żeby kupić właśnie Honda Legend? No jakby nie było już takiego youngtimera, można powiedzieć, 16-latka to jest. No tak, można powiedzieć, że w zasadzie Hondą, tym dokładnie egzemplarzem jeżdżę drugi miesiąc. Pi razy drzwi, natomiast poprzednim autem, jakie miałem, to też była Honda Legend, tylko poprzedniej generacji trzeciej, KA9 z 98 roku, także tam to było jeszcze starsze, jeszcze fajniejszy, powiedzmy youngtimer, tak, jeżeli chodzi o latka. I co... Kurczę, no już któraś, to jest moja trzecia Honda pod rząd, tak? W zasadzie Japończykami jeżdżę od no już ponad 10 lat. W garażu stoi jeszcze Mazda 626 GD z 90 roku, ale diesel, dwulitrowy, najlepszy. Natomiast w poprzedniej Hondzie niestety, jak to Japonia, ruda, tak, jakieś powiedzmy tam no dodatkowe... Największy japoński ból to tak, rdzawka, to korozja, tak. Niestety, tak, nie są konserwowane gdzieś tam powiedzmy na etapie produkcji, tylko one sobie gdzieś tam przypływają do Europy, później gdzieś tam je konserwują, no a w międzyczasie na morzu różne rzeczy się mogą Skąd ten egzemplarz zadziać? Się pojawił w Polsce?
Ten akurat konkretnie jest ściągnięty z Niemiec. Ja nie ściągałem go osobiście, kupiłem go po prostu od handlarza, tak, który sobie gdzieś tam auta ściąga i sprzedaje. Szukałem, znaczy tak, samym egzemplarzem interesuję się od powiedzmy roku, półtora, tak. Ze względu też troszeczkę finansowych, jeszcze na niego mnie nie było stać, stąd też powiedzmy zakup tej poprzedniej generacji. Ona jak była nowa, doszliśmy do tego, że 330 tysięcy złotych kosztowała. Gdzieś tam wyczytałem w internecie, że taka kwota pojawiła się, natomiast ile w tym prawdy jest, nie wiem, natomiast założę się, że no nie była to, nie były to małe pieniądze. Także mówię, szukałem gdzieś tam, znaczy interesowałem się od dłuższego czasu Hondą Legend, natomiast najpierw kupiłem sobie tą poprzednią generację, po czym sprzedałem ją. No i stwierdziłem, że jak już mam kupować auto, no to takie, które po prostu gdzieś tam w moim serduchu jest bliżej. No i w sumie ile? Półtora tygodnia go szukałem, tak? Ogólnie przeglądałem na bieżąco oferty. Natomiast akurat ten egzemplarz tam chwilkę, troszeczkę czasu był, akurat traf chciał, że wybrałem. Zatrzymałem tego, się, tak? Tu, żebyśmy zrobili takie przyspieszenie. Honda przyspiesza bardzo liniowo, miarowo. Ma dużą rozpiętość obrotów użytecznych. No, V-Tec pracuje od 4000 w górę. No tak. Tak naprawdę tutaj automat, wiadomo, że to troszeczkę kastruje. Katalogowo przyspieszenie 7,3. Natomiast tak, jedną wadą powiedzmy, tak, jeżeli można to nazwać wadą, to jest właśnie ten leniwy pięciostopniowy automat. Leniwa, tak? Skrzynia, tak, ale fajny czteronapęd. No dobrze, ja wcisnę trochę gazu, ja się zobaczymy. Odjechaliśmy bez najmniejszego problemu. Długa dosyć zmiana. Jest i stówka już jest. No i odpuścimy. Także no co, no to jest taki korpus dyplomatyczny. To nie jest samochód jakiś, który specjalnie robi wrażenie, ale... Znaczy to sliperem bym tego nie nazwał. Natomiast jedzie, ma moc, jak jest potrzeba, jak najbardziej zrzuci sobie bieg i fajnie to przyspieszy, tak? No tak jak sam powiedziałeś, V-Tec, Honda, 4000 obrotów i dopiero powiedzmy zaczyna się jakaś tam raz zjedziemy zabawa. Na nasz testowy, szutrowy odcinek dziurawy. Bardzo fajnie, bo tu masz felgi 20 bodajże. Stety i niestety. Tak, ale u Niemca zawieszenie... fajnie, u nas gorzej. Chciałem powiedzieć, że jeżdżę tu wieloma samochodami. I bardzo mi się podoba, super pracuje tutaj zawieszenie. To zawieszenie jest nie za miękkie, nie za twarde, jednocześnie tu wybiera te dziury. Mówię, mam duże porównanie, ponieważ jeżdżę wieloma samochodami. Po tym odcinku jest to jeden z bardziej komfortowych samochodów, który tutaj sobie radzi. W bardzo dobrym stanie, nic nie puka, nic nie stuka, nic jeszcze nie trzeszczy. I tu przejdę od razu do tego, czym ty się, Piotr, zawodowo zajmujesz, bo ty jesteś detailerem, tak to się nazywa? Nie, sprostowałbym. Daleko mi do detailera. W zasadzie zawodowo na chwilę obecną zajmuję się, jestem technikiem PDR, czyli tak z polskiego na nasze, zajmuję się usuwaniem wgnieceń. Firma się nazywa Pit Stop Garage. Pit Stop Garage, i tak. Na przykład ja o tobie usłyszałem, jesteś na tyle sławny w Łodzi, bo mojemu koledze wyciągałeś po gradobiciu, kupił Volkswagena Phaetona i po gradobiciu mu powyciągałeś wszystkie wgniotki, był bardzo zadowolony. Miód na moje serce. Tak. I potem, no już wiedziałem, że mówi o tobie. Jak się poznaliśmy, to tak od razu. Okej. Okay. Teraz jeszcze, zaraz, jak ci pozwolę o tym powiedzieć, to chciałem też powiedzieć, jak pięknie tu ten czteronapęd się ładnie zachowuje. W moim Audi już by się wszystko trzęsło na takim nawrocie i mimo czteronapędu i gabarytu tego auta bardzo ładnie zawraca, bardzo ładny ma promień skrętu. Może nie taki jak starych Mercedesy, tak, ale jest pięknie, jest tu bardzo przytulnie, jest szyberdach. Tak, elektryczny, no generalnie jeżeli chodzi tutaj o wersję wyposażenia tego samochodu, to były dwie, bogata i bogatsza. To jest wersja bogatsza. I śmieję się czasami, bo jak ktoś się mnie pyta, co to auto ma, no to twierdzę, że łatwiej będzie powiedzieć, czego nie ma. I będzie. Czyli jesteś klient bogatszy, bo masz fajną firmę, fajny fach w ręku i pomagasz ludziom wyprostowywać samochody. Tak, tak. Gdzieś fajnie pociągniesz, gdzieś popchniesz, opowiedz troszeczkę. Tak, puknę, sztuknę, klej, ewentualnie druty. Kurczę, co tu opowiadać? Pokażemy na filmie. Tak, jak mamy pracujesz. Mamy jakiś film. A generalnie co? No wszystkie naprawy typu jakieś już szerbki parkingowe, jakieś powiedzmy, ktoś otwierał drzwi, tak? I niestety czasami ludzie nie szanują swoich, a co dopiero cudzych samochodów.
czy właśnie jakieś gradobicia, wandalizmy, tego typu rzeczy, jeżeli lakier nie jest spękany, zasadniczo jest i nie przeciągnięta blacha, tak? Zasadniczo jest to do uratowania, nie trzeba tego, nie wiem, lakierować, szpachlować po raz kolejny. Można się umówić na taką wizytę do mnie, czy do jakiegokolwiek innego technika PDR, tak? I to mnie by zależało, żeby do ciebie nie, się klienci oczywiście, umawiali, ja też, także, tak, żeby nie, przychodzili do KME po gaz do ciebie. Tak, z ulotką wychodzili jeszcze przy okazji. Jeżeli mają wgniotki, bo jeżeli, jak nie, tak. Życzymy oczywiście, żeby nie mieli wgniotek, ale jeżeli tak, już... Ale już jeżeli tak, to zapraszam do siebie jak najbardziej. Jeżeli tylko się uda, to chętnie pomogę, chętnie naprawię. Także... Słuchaj, twój fach, bo podziwiałem ciebie przy pracy, to jest takie rękodzieło artystyczne, bym powiedział. No, bliżej musisz mi do blacharza niż oko, do lakiernika. Tak, musisz mieć tak. Oko, musisz mieć odpowiedni kąt, masz do tego oświetlenia, masz do tego szereg przyrządów. No, sprzętu no i... jest dużo, tak. Czasami się śmieję, bo klienci przyjeżdżają i właśnie... Panie, tutaj w internecie widziałem, to takie fajne, proste, a byliście, widzieliście, tak? Może to nie jest jakaś bardzo straszna, skomplikowana czynność i podejrzewam, trzeba być że cierpliwym. Trzeba być cierpliwym, trzeba mieć troszeczkę jakieś tam zdolności manualne, tak? Natomiast powoli, spokojnie i można naprawdę fajnie naprawić, tak? Wrócić do oryginalnego stanu sprzed uderzenia, nie wiem, gradu, jakiegokolwiek, tak, uszczerbku. Wgniecenia ogólnie. Co jeszcze? Kurczę, no, znaczy tak, najlepiej to sobie zobaczyć gdzieś tam właśnie, jak mamy ten filmik, tak, mniej więcej proces samej naprawy, natomiast no nie trwa to czasami 5 minut. Tylko powiem jedno, bo u ciebie musisz zawsze sprawdzić, czy jaka jest warstwa lakieru, czy samochód był lakierowany, czy był szpachlowany, no bo jeżeli się okaże, że była tam rzeźba robiona, no to, no to raczej bym się nie podejmował nie takiej naprawy, ewentualnie tylko i wyłącznie informując właściciela pojazdu, że robię to na jakby, jeżeli cokolwiek się stanie nie tak, czyli nie wiem, pęknie lakier, czy tam szpachel odpadnie i tak dalej, no to tylko i wyłącznie jakby tutaj właściciel no musi sobie zdawać z tego sprawę, tak? Ja jakby już za to nie biorę odpowiedzialności. Co do grubości lakieru, nie ma to takiego znaczenia, natomiast właśnie tak, ma znaczenie, czy lakierowany był powtórnie element, ewentualnie mówię, jeżeli to jest szpachla, tak, jakieś pęknięcia lakieru, tego typu rzeczy, tak naprawdę troszeczkę temat rzeka i podejrzewam, że tutaj czasu by brakło, żeby poopowiadać o technikach, o no, narzędziach, o tym wszystkim. Na pewno to byłby w ogóle pomysł na cały odcinek na ten temat, natomiast ja ci jeszcze chciałem zagadnąć, ile spala ci ta Honda? Ile wleje? Prawie 2 tony, to wiadomo, jak w blogu ekipie. Tak, wiesz co, teraz różnie, bo mówię, gaz mam tak naprawdę od miesiąca, zrobiłem myślę, że już ponad 1000 km, natomiast pierwsze 500 to w zasadzie odbierając w piątek auto od was, tak, z firmy, zrobiłem 500 km, bo pojechałem aż pod Wrocław de facto z kolegą po samochód dla niego. No i to spalanie, jak się troszeczkę bardziej spieszyliśmy na tam powiedzmy S8, czy jakiejś takiej powiedzmy bardziej przelotowej drodze, no to wyszło w granicach 16,5 litra. Natomiast jak już zwolniłem powiedzmy do takich prędkości, nie wiem, 120, tak, gdzieś tam jakieś powiedzmy takie dróżki podmiejskie, gdzie no, trzeba było tam jechać te 60, 70 i tak dalej, to pokazała mi o dziwo 11,5 litra, z czego byłem bardzo zadowolony. No bo takie wartości to już naprawdę przy 3,5-litrowym tak, silniku, przy 4-napędzie i ogólnie no, auto waży prawie 2 tony, tak, trzeba to podkreślić, no to spalanie uważam, że kurczę, naprawdę super i nie 1,2, 1,4 jakieś silniczki będzie miał takie samo spalanie. Co byś powiedział ludziom, którzy twierdzą, że gaz to jest do kuchenek i że to nie ma sensu? Ty się nie obawiasz. Nie, ja w zasadzie no diesla mam jednego, miałem chyba jednego, nie dwa, przepraszam, bo to jest moja druga Mazda, identyczna, miałem taką samą 10 lat temu, też dwulitrowy diesel, natomiast większość praktycznie moich samochodów, albo i wszystkie, miały instalację gazową. I ja nie boję się tego, oczywiście różne opinie, tak, nie każde auto toleruje gaz i tak dalej, Honda z tego co mi jest wiadomo jak najbardziej sobie radzi z instalacją gazową. No, jest dobra trzecia, jakość. Tak, trzeba, trzecia Honda trzeba od i czasu do trzy czasu instalacje gazowe. Luzy zaworowe. Jak w każdym, tak, wiadomo, 10-20 tysięcy, tak nie ma. Wiem, tak, dokładnie tak, jak to dba, tak ma. Ja naprawdę, znaczy tak, jakby tutaj nie spodziewałem się, bo kupiłem auto bez gazu,
spodziewałem się, że będę robił troszeczkę mniej kilometrów niż robię de facto, więc niestety jakby no tutaj ekonomia przezwyciężyła wszystko. No i postanowiłem założyć tą instalację gazową, ale mówię, ja się nie obawiam, wiem, że Hondy tolerują jak najbardziej gaz. I trzeba regularnie serwisować, przeglądać. Na pewno podstawową taką sprawą to jest, żeby tankować w miarę czysty gaz na dobrych, znanych stacjach, bo można sobie bidy napytać, jak się zatankuje jakiś brudny gaz. I cóż, myślę, że się będziesz cieszył jazdą. Tak, na pewno. Że nie planuję, jeden, żeby została nie Honda jeden, dłużej. Nie jeden widz, który cię tu zobaczy, to skorzysta z twoich usług. Polecam się, tak, zapraszam. Na ulicy Janosika w Łodzi, tak? Janosika ile? 148. 148. Przyjedziecie sobie do Piotra, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek wnioski. A jeżeli będziecie mieli ochotę założyć gaz, no to przyjedziecie na przykład tak, w Łodzi na ulicę Aleksandra do KME lub do jakiegokolwiek polecanego przez nas warsztatu, który znajdziecie na stronie kme.eu. Także bardzo by... Zrobiłeś mi wielką frajdę, że pozwoliłeś mi pojeździć tą Hondą. Ja umawiamy się na tak. zimowe jazdy, bo koniecznie musimy sprawdzić, jak działa ten czteronapęd inteligentny w Hondzie. Bardzo jestem ciekaw tego. Widziałem filmiki, bardzo fajnie to latało bokiem, ale no jakby nie miałem okazji jeździć tym na żywo. Także więc myślę, chętnie. Że pojedziemy na to Łódź i sobie się pobawimy, a tymczasem się pożegnamy naszym tradycyjnym na gazie. Cześć. Cześć. Hej.